Z wielką przyjemnością gościmy po raz drugi Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk na Politechnice Opolskiej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Tym razem jest to okrągły jubileusz 70-lecia. Przybyło do nas około 30 znamienitych profesorów z całej Polski i myślę, że to jest wspaniałe miejsce, gdzie możemy swoje myśli przekazywać młodszym pokoleniom, ale też dyskutować o tematach najważniejszych dla elektrotechniki. Decydujące znaczenie komitetu w świetle ustawy o Polskiej Akademii Nauk jest to, żeby rozwijał, promował naukę w dyscyplinie inżynieria elektryczna. No, w Polsce mówi się na to elektrotechnika. I ja myślę, że szczególnie w ostatnich latach komitet spełnia swoją rolę, promuje naukę, elektrotechnikę w całym środowisku, wymusza troszkę do intensywnej pracy w nauce. Komitet jest jednym z komitetów działających w Wydziale IV Polskiej Akademii Nauk. Odbywają się co 4 lata wybory, no i komitet liczy 30 członków z wyboru, no i członków Polskiej Akademii Nauk. Komitet dokonuje oceny rozwoju elektrotechniki u nas w kraju. Z takich najważniejszych rzeczy to opracowaliśmy taką ocenę dotyczącą budowy elektrowni atomowej w Polsce. Komitet Elektrotechniki PAN to zespół fachowców, teoretyków i praktyków mający olbrzymi wpływ na rozwój właśnie szeroko rozumianej elektrotechniki w Polsce. Nie tylko mamy działalność inicjującą, opiniotwórczą, ale również mamy duży wpływ na rozwój młodych kadr, a więc na kształcenie studentów i także na rozwój przemysłu właśnie w szeroko rozumianej elektrotechnice w kraju. I myślę, że dzisiaj świętujemy mały jubileusz, 70-lecie powstania komitetu, ale jest to duże święto i sądzę, że należy życzyć komitetowi jeszcze wielu lat owocnej pracy właśnie w tych dziedzinach, kształtowaniu przyszłości rozwoju przemysłu, a także komitet ma też bardzo wielki wpływ społeczny poprzez kształcenie nowych kadr inżynierów.